Andrzeja Zwierzchowskiego. Wystawa nosi tytuł Wszystko, nawet nic, światło białe, oczywiście w Golden Mark w Warszawie. Ja bym zapytał pani kurator, aby pani kurator przedstawiła przede wszystkim najpierw sylwetkę artysty, a później byśmy przeszli do samej tematyki wystawy. Profesor Andrzej Zwierzchowski jest profesorem zwyczajnym na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz. Jest autorem ponad 40 wystaw indywidualnych, między innymi w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta czy Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz uczestnikiem ponad 60 wystaw zbiorowych, między innymi w Berlinie, Hamburgu, Düsseldorfie, Paryżu, Pradze czy Szanghaju. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w kolekcjach między innymi Narodowej Galerii Sztuki w Zachęta, Pałacu Sztuki w Krakowie czy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Proszę powiedzieć, ile prac pan profesor prezentuje na danej wystawie? Na tej wystawie prezentujemy wybranych 14 prac profesora od 2008 roku do 2021 roku. Są to prace, które najpełniej pokazują właśnie tą drogę przejścia profesora, pokazują jak ewaluuje twórczość profesora w przeciągu kilku lat. A proszę powiedzieć, w ogóle czym charakteryzuje się malarstwo pana profesora? Jakie to są elementy, które tak naprawdę odróżniają jego pracę od prac innych uznanych artystów? Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że twórczość profesora jest niezależna i odważna. Trzeba tutaj powiedzieć, że profesor debiutował w latach 80., czyli były to czasy bardzo niespokojne dla Polski. Wówczas działała formacja artystyczna, grupa oraz rozprzestrzeniało się tak zwane dzikie malarstwo. I co jest bardzo ważne, że artysta obserwował tę rzeczywistość z wielką uwagą, ale właśnie swoją twórczość zawsze trzymał na uboczu. To była i jest to nadal tak, twórczość niezależna od aktualnych wydarzeń zewnętrznych, zmiennych artystycznych czy aktualnych trendów intelektualnych. Artysta w swojej twórczości pokazuje i przedstawia historię dramatu człowieka, który próbuje wyzwolić się z doczesności, by dotknąć ideału, żeby odkryć prawdę. Ale prawda, która de facto jest krainą bez dróg i nie ma takiej wiedzy, nie ma takiej wskazówki, jak można do niej dotrzeć.
Trzeba jej bowiem szukać dzięki obserwacji, dzięki zrozumieniu treści własnego umysłu. Co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o twórczość profesora? Właśnie ta obserwacja. Obserwacja rzeczywistości, ta ciekawość poznawcza, to jest właśnie to, co charakteryzuje profesora. Cały czas odsłania nowe horyzonty swojej twórczości, zarówno na poziomie treściowym, jak i formalnym. Kolejna rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna, akurat tutaj widać przede wszystkim na tej wystawie, że do prac są dołączone komentarze słowne. Poetyckie teksty, które są umieszczane bądź w licu obrazu, bądź poza nim. Są to teksty właśnie też metaforyczne, metafizyczne, które są pewnym właśnie elementem i takim akcentem, który podkreśla indywidualność artysty, a także są kolejnym krokiem w drodze do odkrycia tego ideału, tej prawdy, o której mówiłam wcześniej. I właśnie takie jest malarstwo profesora Zwierzchowskiego, pełne takiej wątpliwości i przedstawiające pozycję artysty w aktualnym świecie, w aktualnej właśnie rzeczywistości. Myślę, że najlepiej, jak jeszcze więcej na temat swojej twórczości opowie profesor Andrzej Zwierzchowski, którego też tutaj mamy przyjemność gościć. Nie mogę nie zapytać, ponieważ sam wernisaż danej wystawy był połączony z otwarciem danego miejsca, czyli Golden Mark. Proszę powiedzieć, co to jest za miejsce i skąd właśnie pomysł, aby połączyć z jednej strony malarstwo, obrazy, a z drugiej strony piękne złoto, piękna biżuteria. Tak, to jest nowy projekt, jeśli chodzi o działalność Golden Mark. Postanowiliśmy powołać do życia salony sztuki i właśnie znajdujemy się w jednym z tych salonów w Warszawie, ponieważ mamy też salony sztuki w innych miastach w Polsce, między innymi w Kielcach, w Lublinie, w Katowicach, Olsztynie, Szczecinie czy Łodzi. Przede wszystkim zależy nam na tym, by pokazywać i promować twórczość artystów starszego i młodszego pokolenia, ale także edukować pod każdym względem, tak? Jeśli chodzi o samą sztukę, o budowanie kolekcji i o wiele innych jeszcze spraw związanych właśnie ze światem sztuki, uczyć tego rynku sztuki. Chcemy przede wszystkim tutaj, jest to miejsce, które łączy świat sztuki i biznesu, ale przede wszystkim ja jako historyk sztuki, jako kurator wystaw, przede wszystkim tutaj stawiam na dobrą sztukę i taką sztukę prezentujemy i będziemy prezentować. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz tutaj spotkamy się na wernisażu, bo szykujemy kolejne nowe wystawy. Proszę powiedzieć, do kiedy potrwa dana wystawa i czy obrazy, które są prezentowane pana profesora Andrzeja Zwierzchowskiego, czy również są do nabycia? Wystawa potrwa do 24 listopada i wszystkie obrazy, które znajdują się na wystawie, oczywiście są do nabycia, są w naszej ofercie, także serdecznie zapraszam i do oglądania wystawy, do odwiedzania naszej strony internetowej Golden Mark. Panie profesorze, znajdujemy się na pańskiej wystawie pod tytułem Wszystko nawet nic, światło białe. Proszę powiedzieć, skąd taki tytuł? No, tytuł ściśle wiąże się z ideą malarstwa. Tutaj głównie rozpatrywana jest sprawa przestrzeni i światła. To przecież kanon sztuki.
najważniejsze, że tak powiem, parametry, które stanowią o odczycie wizualnym w sztuce, prawda? Proszę powiedzieć, ile pan prac prezentuje w trakcie danej wystawy oraz z jakiego okresu one są prezentowane? No, jest prezentowanych 14 prac i to są obrazy, które obejmują okres od 2008 roku do 2021, czyli aktualne zupełnie. Sprawa się tak ułożyła, a propos tej ekspozycji, że pół na pół to są obrazy, które są najnowsze z 2021 roku i te już wcześniejsze, ale łączy je idea światła i przestrzeni, rozumianego trochę inaczej. A proszę powiedzieć, czym pan kierował się przy wyborze poszczególnych obrazów, które właśnie prezentowane tutaj? No to zacząłbym od takiej ogólnej, takiego spojrzenia. Proszę spojrzeć, tam jest napis pod napisem firmy, nazwy firmy Golden Mark. Jest taka sentencja wartości dla pokoleń. I tu bym znajdował przestrzeń wspólną dla działań stricte firmy i działań moich, czy działań w obszarze kultury, prawda? Też możemy mówić o wartościach, jak najbardziej mówimy o nich. Trochę pod innym kątem, ale mamy wspólny obszar dla pokoleń. Więc to myślenie o tym powiązaniu z tym hasłem, oczywiście ono jest w pewien sposób zdystansowane, to znaczy jest trochę metaforyczne, nie jest wprost, ale jednak można zauważyć związek. A proszę powiedzieć, jakby pan miał w kilku zdaniach opisać swoją twórczość, to czym pańska twórczość charakteryzuje się, wyróżnia się czym? No to jest wyzwanie w tej chwili, które postawił pan przede mną, ale powiedziałbym w ten sposób dla porównania. No ja startowałem już tak, jeśli chodzi o wyjście do publiczności, prawda, bo swoją twórczość, no to zacząłem z taką świadomością tworzenia, no to we wczesnych latach 60., ale z takim wyjściem, no to i takim przekazem, to były lata 80. I tak jak w latach 80. bardzo charakterystyczny był ten nurt, który w całej Europie dominował wówczas, powstał na zasadzie odruchu wobec sztuki konceptualnej, sztuki intelektualnej, która głównie miała swój korzeń właśnie w intelekcie, a nie w namiętności, w takiej malarskiej sile przekazu, prawda? No to na naszym gruncie powstały różne postawy twórcze, ale nawiązujące właśnie do malarstwa stricte, do tego gęstego malarstwa emocji. No i tak jak w przypadku już bardzo spozycjonowanej działalności, choćby nawet no, moich kolegów z tak zwanej grupy, gdzie te nasze działania się czasami przenikały też, no to tam na przykład występował tytuł obrazu pod tytułem Kobieta ucieka z masłem. Były to typowe lata braków w zaopatrzeniu,
jak wiemy, jak możemy sobie przypomnieć, albo wiemy z historii podawanej. W moim wypadku nie było tak, że ja wprost malowałem kobietę, która ucieka z tym masłem. Raczej przenosiłem, miałem dystans do tego i robiłem pewną przekładnię dalszą. Więc moje malarstwo nie tyczy się konkretnej narracji. Raczej taka chęć do pewnej syntezy. Ale oczywiście jestem pod wrażeniem i takiej formuły, i takiej. I w takiej formule można zawrzeć wszystko, albo bardzo wszystko, bądź w innej formule. Tu nie wartościuje. Wszystko zależy od pewnego kwalitetu przeżycia i możliwości wypowiedzenia tego. A panie profesorze, skąd u pana w ogóle wywodzi się to zamiłowanie do sztuki? Mam tutaj na uwadze pana początki. No to początki są ciekawe, bo tutaj one mówią o bardzo istotnej rzeczy tej edukacji w pierwszych latach w ogóle w szkolnictwie. Ja po prostu byłem uczestnikiem wycieczki do muzeum, będąc w szkole podstawowej. Zostaliśmy zaprowadzeni do Muzeum Narodowego. To była trzecia klasa, chyba coś takiego. Już wcześniej coś kombinowałem, że tak to nazwę, ale tam, w muzeum, w pewnym momencie, jak żeśmy wyszli, byłem pod dużym wrażeniem, ale czego? Zastanawiałem się, co te obrazy, które są takim, mają taki ładunek przeżycia i tak niesamowicie sugestywnego oddawania pewnych emocji, co one robią, jak my wyjdziemy, jak zgaśnie tam światło, jak nikogo nie ma i jest pusto, ale one tam zostają. Co się dzieje? Więc to był ten urok. Od tego się zaczęło takie postanowienie, że już takie skrystalizowane postanowienie, że chciałbym wejść w obszar tej tajemnicy. A proszę powiedzieć, osoby zainteresowane, gdyby chcieli odwiedzić daną wystawę pańskich prac, a do kiedy dana wystawa potrwa? Ta wystawa będzie trwać do 24 listopada. A czy w tym roku jeszcze pana zobaczymy, a w kolejnych galeriach, czy jednak na ten rok już pan nie ma planów zawodowych? Są takie plany. Jest planowana wystawa, ale na razie jeszcze pozostawiam to w dyskrecji. Ale w tym roku, w końcówce tego roku, tak. I na samo zakończenie, czy obrazy, które są prezentowane w trakcie wystawy, są do nabycia? No z przykrością powiem, że są do nabycia. Ponieważ z wielkim trudem rozstaję się ze swoimi obrazami, na co niezbyt dobrze reaguje moja żona. A proszę jeszcze powiedzieć, co by pan radził młodym artystom, którzy dopiero rozpoczynają tą swoją ścieżkę życiową, zawodową, aby być dobrym i uznanym artystą? Co należy robić? No na pewno nie myśleć o tym, żeby zostać uznanym artystą. To znaczy o tym każdy myśli, ale żeby to nie było na czele tych rozmyślań, bo jeśli czegoś się bardzo chce, ale z jakichś powodów, no powodów, które nie są powodami merkantylnymi, tylko z, jedno słowo, zadziwienie, ze zdziwienia, z ciekawości, pojawiają się jakaś dążność do wypowiedzi o tym, to tak zwany sukces, popularnie to nazywając,
przyjdzie sam na kolanach. A jeśli się dąży do tego sukcesu, to jak gdyby tylko, i to jest głównym powodem, no to nie jesteśmy w stanie wówczas się skupić na rzeczy najistotniejszej. Na twórczości. Tak, i wtedy ona jest taka. Chciałam Państwa bardzo serdecznie powitać na wystawie, na wystawie wystawy malarstwa profesora Andrzeja Zwiszowskiego pod tytułem Wszystko nawet nic, światło białe. I też bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Jako autor mogę parę słów powiedzieć na temat tych obrazów, które są za mną. Obraz za mną nazywa się Przestrzeń Komin i jest to gra przestrzenią właśnie, przestrzenią, która jest w ruchu pionowym, stąd ten dopisek komin, to słowo komin. Chodzi o przestrzenność powietrzną, wewnętrzne światło i jednocześnie ruch i światło. To jest to. Chęć jakiejś syntezy tych dwóch zjawisk. Następny obraz, który jest widoczny ze mną, nazywa się Pył i Żar. Jest to uwidocznienie przemieszczania się w przestrzeni materii, która jest i na zewnątrz, i też posiada swoją przestrzeń wewnętrzną. Jest to ruch pionowy tej materii i jednocześnie jest to przemieszczanie się w zmiennej temperaturze tej powietrznej przestrzeni. Obraz jest w ten sposób budowany, że nie ma zbyt dojmujących kontrastów. Jest jednolity w swoim walorowym brzmieniu. To jest obraz z 2010 roku pod tytułem Nauka. To jest takie spotkanie wrażliwości i biologii postaci ludzkich wobec bloku twardego, bardzo uporządkowanego bloku wiedzy w postaci czarnego prostokąta. No i to zetknięcie tych dwóch zjawisk jest kluczowe dla kompozycji tego obrazu. Co istotne, zakomponowanie tego prostokąta jest takie, że on nie jest objęty z każdej strony, on ucieka gdzieś. Więc on ma pozostawioną wolność w swoim rozwoju. No i spotkanie z formami biologicznymi, postaciami ludzkimi.